Cześć, witajcie. Ja się nazywam Dominika Śniasz i witam Was w kolejnym wywiadzie z serii Obalamy stereotypy. Moim dzisiejszym gościem jest Sławek Karwowski, który zna się na piłce ręcznej. Opowie nam dzisiaj troszeczkę o tym sporcie, opowie nam dzisiaj troszeczkę o technice, może o osiągnięciach. A na koniec pogadamy sobie o stereotypach, które dotykają właśnie tej dyscypliny sportowej. Na początek, pierwsze pytanie w ogóle. Chłopaki zazwyczaj interesują się piłką nożną. Skąd się wzięło u Ciebie zainteresowanie piłką ręczną? Tak, u mnie to wyglądało tak, że ja się w sumie zawsze interesowałem piłką nożną, jak byłem młodszy. Też z bratem zawsze graliśmy na podwórku. Właśnie to były takie czasy jeszcze, powiedzmy te 20 lat temu, gdzie te podwórka były pełne. I no praktycznie wychowaliśmy się jako dzieci na tym podwórku, ciągle grając w piłkę nożną. Natomiast u mnie brat do czwartej klasy, starszy brat, poszedł do szkoły sportowej. Oczywiście zupełnie przypadkowo wybierając profil piłki ręcznej. No i jeżeli brat starszy był piłkarzem ręcznym, no to oczywiście ja też chciałem być, jak to zwykle robi młodsze rodzeństwo. No i poszedłem po prostu w jego ślady. Myślę, że to duży przypadek u niego, że poszedł. Natomiast u mnie to już mi się to zaczęło podobać. Chodziłem na jego mecze, też zaczynałem już trenować, więc zdecydowanie wtedy już, można powiedzieć, się zakochałem w piłce ręcznej. Okej, okay, a jak długo trenowałeś? W sensie trenowałeś jako zawodnik? Od czwartej klasy podstawówki. Skończyłem rok temu, więc powiedzmy, że około 20 lat. Okej, okay, to kawał czasu. Czyli trenerem jesteś ponad rok? Znaczy trenerem jestem dłużej, bo zaczynałem już trenować jeszcze będąc zawodnikiem. Też miałem ponadroczną przerwę ze względu na kontuzję. Okay. No i też zawsze się zarzekałem, że ja nigdy nie będę trenerem, że to jest najgorszy zawód na świecie. Mm-hmm. No i też zupełnym przypadkiem gdzieś tam kolega mnie namówił, że startuje kurs na instruktora piłki ręcznej. Ja oczywiście nie chciałem, ale żeby jemu nie było przykro, to poszedłem z nim. Właśnie w tym czasie miałem tą poważną kontuzję, operację, więc nie mogłem grać. Skończyłem ten kurs, poszedłem poprowadzić pierwszy, drugi, trzeci trening. No i okazało się, że wcale to nie jest najgorszy zawód świata, a wydaje mi się, że jest jednym z najlepszych na świecie okay. zawodów. Czyli nie żałujesz wcale? Nie, absolutnie. Okej. Okay. Dobra, to pytanie, na jakiej pozycji grałeś wcześniej? Bo tutaj piłka ręczna się składa z kilku pozycji dla tych, którzy nie wiedzą. Mogę przybliżyć bardzo szybko. Są skrzydłowi, to są ci zawodnicy teoretycznie najszybsi, którzy najszybciej wybiegają do kontrataku, rzucają dość dużo bramek. Jest oczywiście bramkarz, trzech zawodników rozgrywających, którzy są odpowiedzialni za rozgrywanie ataku i jeden obrotowy, albo też potocznie mówimy na niego kołowy. Tak, to jest ten taki zawsze największy zawodnik w drużynie. No jak widać też po mojej posturze, no ja byłem skrzydłowym, czyli jednym z tych takich najdrobniejszych zawodników w zespole. Chociaż tam jeszcze w latach juniorskich też to tam dzieci grywają na różnych pozycjach, więc też grywałem, ale cała praktycznie kariera seniorska to skrzydłowy. Lewoskrzydłowy, bo jestem praworęczny. Okej. Okay. Ja kiedyś też grałam w piłkę ręczną. Po mojej posturze, jak myślisz, na jakiej pozycji? Skoro zadajesz to pytanie, to pewnie byłaś obrotową. Nie. Stałam na bramce, ale potem jak kilka razy dostałam w twarz, to musiałam zmienić pozycję na skrzydłową, więc... No tak. Kariera się potoczyła w inną stronę totalnie. Tak, my w ogóle w takim właśnie środowisku piłki ręcznej w ogóle takie jest zdanie, że bramkarze są troszkę inni od reszty zespołu. Powiedziałem teraz bardzo, bardzo łagodnie dla nich, bo niektórzy mówią inne słowa pejoratywne, ale faktycznie są inni, żeby stanąć na bramce i praktycznie obrywać cały czas tą piłką, no to trzeba to po prostu lubić. To prawda. Lubić albo w ogóle mieć pancerz taki tak. mocny chyba, prawda? Okej, okay, co do treningów. Po pierwsze mam pytanie, jak długo, ile razy w tygodniu trenujecie? To też trzeba by było rozróżnić. Moja drużyna, czyli to w drugiej lidze, nasza druga drużyna Agiechowska trenuje powiedzmy 3 razy w tygodniu. Pierwsza drużyna trenuje 4 razy i to są takie treningi wspólne, no bo wiadomo, w piłkę ręczną trzeba trenować razem z użyciem powiedzmy hali sportowej, ale większość tych zawodników jeszcze indywidualnie trenuje, czy to na siłowni, czy to jakoś inaczej, więc powiedziałbym, że
ci zawodnicy, którzy grają i tak poważnie do tego podchodzą, to myślę, że 4-5 razy na pewno, plus jeszcze mecz w weekend, więc też powiedzmy... To jest bardzo duże obłożenie. No właśnie, my już tego tak nie traktujemy, jak się trenuje tyle lat, ale faktycznie jak ktoś patrzy na to z boku, no to powie, że faktycznie dużo czasu to zajmuje. Znajomi, którzy w ogóle nie trenują, to już w ogóle nie mogą zrozumieć, dlaczego piątek wieczorem się idzie na trening, a nie z nimi na imprezę. No ale my już powiedzmy jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Z drugiej strony można powiedzieć, że nie wiem, wioślarze czy lekkoatleci trenują 2 razy dziennie, czyli jeszcze więcej, tak? No u nas jest ten czynnik, że trzeba być właśnie razem w jednym momencie na hali, to jest trochę wyzwanie, bo trzeba te godziny treningów też pod wszystkich ustalać, ale to mniej więcej tyle powiedzmy. Okej, no to skoro takie duże obłożenie macie i te treningi i tak dalej, jakie osiągnięcia w takim razie macie, bo druga liga, no okej, nie pierwsza, bo wiadomo, da się zrobić coś lepiej, ale na pewno macie jakieś fajne osiągnięcia. No tak, może powiem też jako całokształt. No my jako druga liga w tym sezonie, w sumie to jest nasz debiutancki sezon. No i jako debiutant, jako Beniaminek zajęliśmy drugie miejsce, gdzie brakło nam jednego punktu do wygrania tej ligi, więc no, ja jestem bardzo zadowolony i dumny też z zespołu. Pierwsza liga w tym momencie jeszcze nie skończyła ligi, zostały tam 3 mecze, ale też jest na 4. miejscu. Też mi się wydaje, że jest to dobre miejsce i może być jeszcze wyżej. I myślę, że tutaj dla naszego klubu, tutaj KS AGH, największym sukcesem dotychczas był właśnie ten awans do pierwszej ligi, bo to jednak jest taki przeskok, żeby awansować z tej drugiej do pierwszej ligi. Plus na pewno Akademickie Mistrzostwa Polski, praktycznie mój ostatni turniej akademicki i zajęliśmy 3. miejsce, więc też fajne dla mnie zwieńczenie tej przygody w AZS-ie. Praktycznie ostatnio to sprawdzałem, chyba 9 albo 10 lat, więc w ostatnim roku medal Mistrzostw Polski. W zeszłym roku się nie udało zająć miejsca medalowego, zajęliśmy 5. miejsce. No ale w tym roku znowu jedziemy walczyć o te najwyższe cele, więc można powiedzieć, że w Polsce jako AZS jesteśmy teraz bardzo mocni. Wow, to fajnie. To ja mam nadzieję, że będzie same medale będą. A jakie masz marzenia właśnie oprócz tego, że tutaj te zawody, masz marzenie takie, żeby kiedyś jeszcze w przyszłości właśnie potrenować trochę wyższe zawody, w sensie wyższą ligę, albo pierwszą ligę, albo może reprezentację, albo coś? Wiesz co, no nie będę tutaj jakoś przesadnie oszukiwał. Oczywiście, że każdy, kto coś robi, chce się rozwijać i chce iść coraz wyżej. Natomiast ja zawsze od samego początku, kiedy zacząłem trenować, ja bardzo doceniam tą drogę, która się rozpoczęła. I tak naprawdę trochę się tego boję, co jest na końcu, tak? Bo tak ludzie marzą o tym, żeby potrenować, nie wiem, Barcelonę powiedzmy, gdzie w piłce ręcznej to jest też jeden z najlepszych zespołów na świecie. No i co jest za tą Barceloną, tak? W tym momencie, jak jest ta droga i ta droga trwa, ja się tym cieszę i sprawia mi to ogromną przyjemność, to też doceniam tą drogę i chcę też, żeby ta droga trwała, więc oczywiście, że chcę, ale też jakby sztucznie nie chcę tego jakby też wywierać na siebie presji. No i tyle, tak. Mam takie marzenia, ale tu, tak jak ja zawsze też swoim zawodnikom podkreślam, że najważniejsze to jest to, żeby dać sobie wszystko, robić wszystko na 100%, cokolwiek byście w życiu nie robili, czy nie wiem, czy idziecie na studia, no to róbcie to na 100%, jak idziecie na imprezę, to imprezujcie na 100%, ale jak jesteście na treningu, to też bądźcie na tym treningu na 100%, więc myślę, że to jest taka dla mnie przynajmniej taka metoda, która daje mi po prostu radość. A myślę, że to jest najważniejsze. A to, gdzie się kiedyś dojdzie, no to jest tylko konsekwencja tych działań wcześniejszych. Okej. Okay. Znalazłam właśnie, przeglądając twojego Twittera, jeden taki cytat, do którego chciałabym, żebyś się odniósł. No, tego się bałem. Jedną z najtrudniejszych kwestii szkolenia moim zdaniem jest uświadomienie młodego zawodnika, że każda kolejna akcja, każda minuta treningu jest najważniejsza na świecie, a zarazem w długim dystansie jej efekt nie ma kompletnie żadnego znaczenia. 28 marzec. No, tak, tak, tak. Do czego to było odniesienie? Pamiętam. To takie, tak, czasem wrzucam takie przemyślenia. Niektórzy się nawet tam śmieją, nazywając mnie właśnie takim, powiedzmy, twitterowym trenerem. Natomiast tutaj
jeśli chodzi o ten cytat, to też właśnie przez to, że już pracuję powiedzmy z tą młodzieżą, trzy lata z młodzieżą, wcześniej też powiedzmy, więc już 4 lata jako trener, to też właśnie zauważam, że to jest najważniejsze i tutaj tłumacząc ten cytat powiedzmy na taką życiową sytuację, no to zawodnicy z jednej strony załamują się po jednej powiedzmy nieudanej akcji, ale tak naprawdę właśnie tak jak napisałem, najważniejsze to jest dawać z siebie wszystko z każdej kolejnej w każdej kolejnej akcji, ale jednocześnie gdzieś tam podświadomie wiedzieć, że jej efekt nie ma kompletnie znaczenia, czyli jeżeli ja dam 100% w jednej akcji, na przykład ja jako skrzydłowy dostaję piłkę i chcę rzucić bramkę i zrobię wszystko na 100%, tak jak powinienem, a bramka nie padnie, no to tak naprawdę to, że nie padła bramka, nie ma żadnego znaczenia, bo gdzieś tam kiedyś można to przyrównywać różnie, można do statystyki to przyrównywać, że kiedyś gdzieś ta statystyka nam odda te sytuacje. No i jak będziemy to robić na 100%, to tam zajdziemy. A dlatego właśnie uważam, że to jest jeden z największych problemów, bo właśnie wydaje mi się, że w tym momencie u młodzieży jeden z największych problemów to jest właśnie świadomość i ten tak zwany mental, że to jest teraz dużym problemem, szczególnie u takich zawodników, którzy wyrośli już z wieku dziecka, już trochę są świadomi, ale jeszcze nie do końca rozumieją to, co trzeba robić, żeby właśnie się rozwijać jako zawodnik. A więc przechodzimy do drugiej części, czyli tematyka stereotypów. Przede wszystkim na samym początku cię zapytam, czy sam znasz jakieś stereotypy dotyczące właśnie szczypiornistów, dotyczące w ogóle piłki ręcznej? Tak, oczywiście, że bardzo dużo jest tych stereotypów. Dla przykładu? Dla przykładu, że piłkarze ręczni nie lubią piłkarzy nożnych. To taki pierwszy z brzegu. I to prawda? Nie, to oczywiście nieprawda. Znaczy, oczywiście to się wzięło z jakichś, jak każdy stereotyp ma w sobie troszkę prawdy. Myślę, że w przeszłości tak było, że piłkarze ręczni mogli być sfrustrowani tym, że nie wiem, piłkarze nożni na ich poziomie mniej trenują, a nie wiem, mają lepsze kontrakty. Ale wydaje mi się, że teraz już kompletnie to nie ma żadnego znaczenia. Zresztą widzimy, jak się rozwinęła piłka nożna też w naszym kraju, jak ci zawodnicy trenują, więc wydaje mi się, że to nie jest prawda teraz już, ale kiedyś na pewno coś było na rzeczy. Zresztą piłkarze nożni, jak się przychodzi na trening, to pierwsze, co zawodnicy mówią, to czy zagramy dzisiaj w piłkę nożną, więc jak mogą nie lubić piłkarzy nożnych. Okej, dobra. A jakiś jeszcze jeden chociaż? No na przykład taki, że piłkarze ręczni są, wiadomo, dobrze zbudowanymi, twardymi facetami i że tak jest też w życiu, że są właśnie takimi twardzielami, a to też nie zawsze jest prawda, bo oczywiście są też tacy, powiedzmy, herosi, ale bardzo dużo jest normalnych, wrażliwych mężczyzn, którzy na przykład, nie wiem, w drodze powrotnej z meczu zamiast siedzieć i świętować, na przykład otwierają książkę i czytają książkę, a są też tacy, którzy po prostu z nikim nie rozmawiają. Po prostu to, każdy jest inny. Taką wrażliwość też niektórzy mają. Okej. No to teraz jestem ciekawa, jak odpowiesz na przygotowane przeze mnie pytania. Zobaczymy to. Więc proszę, wybierz sobie pierwszy stereotyp. No spróbujmy z tym. Mam nadzieję, że nie będą zbyt trudne, ale zarazem nie za łatwe. Piłka ręczna kojarzy się z drogim sportem. Pauza nie jest dla każdego. Myślę, że to nie ma zastosowania do piłki ręcznej. Jedyna taka właśnie sytuacja tutaj, która może kogoś stopować, powiedzmy w jakiejś miejscowości, to jest hala sportowa. Bo jednak hala sportowa jest potrzebna. Ale teraz też bardzo popularna jest na przykład odmiana piłki ręcznej plażowej, więc wystarczy kawałek piasku, bramki, linie. Tu bardziej bym powiedział, nie wiem, czy masz jeszcze taki stereotyp, ale że nie jest dla każdego ze względu na fizyczność, tak? Bo też się swego czasu się właśnie utarło, że w piłkę ręczną grają tylko dwumetrowcy. I dobrze zbudowani. Tak, i faktycznie myślę, że sami jako środowisko sobie taki stereotyp zbudowaliśmy, bo swego czasu właśnie bardzo się patrzyło na to. A jeśli ktoś miał, nie wiem, 1,70 m wzrostu, to już z góry był skazany na porażkę, już
bardzo promowani byli zawodnicy właśnie bardzo wysocy, ale teraz to się zmienia i teraz chyba świat nam trochę pokazał, też nam Polakom, że dużo ważniejsze jest to, że zawodnik jest inteligentny, że szybko myśli, że jest szybki w działaniu też na boisku, a nie tylko wysoki. To prawda. Dobra, no to kolejna rzecz, kolejny stereotyp. O, to jestem ciekawa, przede wszystkim ze względu na to, że jak wpadłem na twojego Twittera. Ja nie mam, nie używam. To też faktycznie na to zwróciłam uwagę, że handball to głównie tabelki i statystyki, czyli brak zabawy. To mam nadzieję, że żaden z moich zawodników tak nie myśli, że ja tak do tego podchodzę. Wydaje mi się, że w ogóle sport, czy piłka ręczna, to jest przede wszystkim zabawa. I nawet ci trenerzy na najwyższym poziomie to mówią, że co trzeba robić, żeby trening był efektywny. Po prostu ci zawodnicy, którzy przychodzą, muszą mieć z tego radość. Bez tego praktycznie, moim zdaniem, nie stworzy się bardzo efektywnego zespołu. A tabelki, liczby oczywiście to jest jedna z... To zostawmy trenerom. Trenerzy sobie oczywiście to będą analizować. To jest jedna, powiedzmy, z tych rzeczy, co trener musi umieć robić, tak? Czyli trener musi też przeanalizować swoje występy, chociaż są i trenerzy, którzy to robią, mają taki genialny zmysł, że nie potrzebują w ogóle na przykład spatrzeć w statystyki. Ja przyznam szczerze, że też na przykład ja w tym sezonie na przykład nie tworzyłem statystyk z meczów. Bardziej opieram się też na tym, oczywiście analizuję mecz, później oglądam, powiedzmy, nasz występ, ale jakoś tak nie potrzebuję aż tak detalicznych. Być może też to, że to nie jest aż tak wysoki poziom, ale nie potrzebuję tak, aż tak detalicznych liczb, mimo że bardzo je lubię. Okej, okay. Ale też myślę, że w ogóle statystyki pozwalają ci na to, żeby w ogóle zobaczyć, w czym jest gorzej i co poprawić, prawda? Też to jest chyba jeden aspekt. Zdecydowanie tak. Chociaż też niektórzy przeceniają też jakby moc tych statystyk, bo trzeba powiedzieć, że piłka ręczna, powiedzmy, mimo że nie jest grą skomplikowaną, no bo dam ci piłkę i będziesz wiedziała, jak rzucić do bramki. To jest grą bardzo złożoną, bo jednak masz tych 14 zawodników, oni mają swoje życie, swój lepszy, gorszy dzień, więc to się wszystko musi zazębić. Jeden drugiego lubi, drugi nie lubi, wiadomo, jak to jest w zespole. Chociaż akurat u nas się wszyscy lubią, to od razu mówię. No ale przez tą właśnie złożoność nie jesteś w stanie też wywnioskować wszystkiego z liczb. A praktycznie niezbyt dużo z liczb jesteś w stanie jako trener. Zresztą my w ogóle trenerzy jesteśmy, mi się wydaje, przeceniani, że ktoś tam mówi, środowisko mówi, to oczywiście trenerzy tego, większość trenerów tego nie powie, ale wydaje mi się, że wszyscy mówią, że dobry trener to już będzie dobry wynik, dobry zespół. Mi się wydaje, że my jesteśmy jakimś tam fragmentem, możemy faktycznie pomóc, możemy kogoś rozwinąć i parę tych procent, czy tam naście procent dodać, ale to nie jest moim zdaniem nigdy sytuacja taka, że trener odmieni coś diametralnie. Okej. Dobra. Mogę dać przykład. No, jeżeli zatrudnimy trenera reprezentacji Polski, nie wiem, Patryka Rąbla teraz do drużyny AGH-u, czy do drużyny za mnie, no to być może troszkę lepszy wynik, albo no na pewno trochę lepszy zrobi, no ale nie wygra tym zespołem Ligi Mistrzów, tak? No to też jest też w tych kategoriach, tak? Okej. Ale na pewno pchacie po kolei zawodników i oni później się być może dostaną do reprezentacji. No właśnie, to jest nasza taka rola, więc niby jest mała, ale jest bardzo ogromna, bo też bez trenerów ci zawodnicy, którzy grają na wysokim poziomie, nigdy by się tam nie znaleźli, więc może nie jest aż tak duża rola, ale jest niezbędna. Kolejną sprawą jest to, że handball to głównie europejski sport. No w sumie kojarzy się głównie z europejskimi krajami. Tak, to jest prawda, bo ten stereotyp po prostu tak jest, że jest bardzo popularny w Europie, ale też są reprezentacje, które są w stanie rywalizować, powiedzmy, że może nie o mistrza świata w tym momencie, ale też się bardzo mocno rozwijają. No chociażby Argentyna też zawsze gdzieś się kręci dość wysoko na mistrzostwach świata. Brazylia też ma bardzo dużo dobrych zawodników.
No i piłka ręczna wydaje mi się, że się rozwija też w innych ciekawych krajach i że możemy być zaskoczeni za parę lat, że jednak chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam praktycznie nie było w ogóle piłki ręcznej, ostatnio gdzieś tam zaczynają delikatnie działać, a jak Stany się za coś biorą, to może się okazać, że będą dobrze. Dochodzą do wyników. Tak. Zobaczymy, jak to się rozwinie, ale niech Europa, Polska też przede wszystkim tutaj różnie działają. Tak, szczególnie właśnie Skandynawia jest teraz bardzo taką... Z tego co wiesz, Dania chyba tam też jest mocno. Tak, Dania od wielu, wielu lat bije się właśnie z Francją o te najważniejsze tytuły, ale też właśnie ostatnio bardzo dobrze się rozwinęła się. Zawsze byli dobrzy, ale ostatnio jeszcze mocniejsi, na przykład Szwedzi, Norwegowie. Okay. Niemcy zawsze byli mocni, mają najmocniejszą ligę świata zdecydowanie, Bundesligę, i zawsze byli i będą mocni. Zresztą to jest kolebka piłki ręcznej właśnie u naszych zachodnich sąsiadów. Tak. Mm-hmm. Dobra, lecimy dalej, tak? Z kolejnym. A więc. Się boję. Niektórzy uważają, że jest to bardzo kontuzyjny, łamany przez zwierzęcy sport. Bardzo, co tak wiadomo, kwestia jest tego, co nazwiemy bardzo, tak? Na przykład w porównaniu do innej dyscypliny typu badminton czy ping-pong. Myślę, że jest mniej kontuzyjny, chociaż nie wiem, przyznam się szczerze, nie wiem, jakie są kontuzje właśnie w tenisie stołowym, czy w ping-pongu, czy tam w badmintonie, ale myślę, że do takich sportów właśnie drużynowych, jak koszykówka, jak piłka nożna, to jest porównywalnie kontuzjogenny. Największe problemy to oczywiście kolana, kostki, głównie kolana, no bo wiadomo, z takim poważnym urazem kolana później się wiąże rehabilitacja i praktycznie roczny rozbrat ze sportem. No zresztą ja też jestem dobrym przykładem, bo akurat u piłkarzy ręcznych też barki, ja miałem bardzo poważną kontuzję właśnie barku, przez którą też musiałem przejść później operację, no i też rehabilitacja właśnie trwała dość długo. Okay. A jeżeli chodzi o drugą część, to zwierzęcy, tutaj absolutnie zaprotestuję i się nie zgodzę. Wydaje mi się, że jest to jeden chyba z najbardziej sportów takich fair play, który ja znam. Zresztą ja też zawsze staram się, żeby to, przynajmniej jeśli chodzi o moje drużyny, żebyśmy byli takim, powiedzmy, wzorem. Ja dążę do tego, żeby nas nazywali jakąś taką drużyną fair play. Też się staram, choć czasem na przykład gdzieś tam mi się wymknie jakieś słowo do sędziów, że się nie zgadzam z decyzją, ale też się staram się te emocje opanować. No ale właśnie na potwierdzenie tych słów mam to, że jest to taki sport, że praktycznie zawodnicy na meczu czasem się biją wręcz. Mówisz o piłce siebie, nożnej. Teraz o piłce ręcznej. Okay. Że mówię po prostu, że w sportowy sposób, tak? Trzeba dojść fizycznie do zawodnika i bardzo często to boli, wiadomo. Przewraca się tego drugiego zawodnika, a bardzo rzadko są sytuacje, gdzie zawodnicy mają do siebie jakieś pretensje o to na meczu. Wręcz przeciwnie, ci zawodnicy żądają tego, żeby rywal się traktował ich z szacunkiem i żeby to nie było takie właśnie granie na pół gwizdka, tylko żeby oni czuli, że to jest właśnie mocna obrona. Może przesadziłem, że to jest jeden z najbardziej fair play, bo na przykład też się spotyka w tych sportach walki, powiedzmy, tam też bardzo to jest widoczne, tam fair play, tam to w ogóle, nie wiem, ktoś znokautowany leży, wstaje i się przytula, więc też myślę w tym sensie. A porównywać myślę, że nie ma co, myślę, że to zależy bardzo dużo do innych sportów drużynowych szczególnie. Myślę, że teraz jest już taki nacisk też na to kładą ludzie, że praktycznie to fair play jest bardzo ważne. Mm-hmm. Bardzo dobrze. Mm-hmm. Po prostu myślę, że też kwestia tego, że to jest sport bardzo taki, gdzie macie do czynienia ze sobą. I tak jak mówisz, i czy to chociażby pozycja kołowego, czy coś tam dalej, to jest bardzo rzucana pozycja, że tak powiem. Tak. Przez to myślę, że to jest tak. No tak, czasem się zdarzają jakieś właśnie takie skandale, że ktoś coś tam zrobił bardzo nie fair. Ale jakoś to właśnie jest napiętnowane też. Też szczególnie właśnie w środowisku piłkarzy ręcznych, więc wydaje mi się, że na pewno nie zwierzęcy sport, ale kontuzjogenny tak, no jak każdy inny. Ale wiadomo, kontuzję można sobie zrobić wszędzie, nawet na schodach, jak się... To prawda. Dobra, no to za chwilę przedostatni stereotyp. Jest to gra zespołowa, ale opiera się na dobrej dyspozycji czołowego gracza.
Bywa tak, oczywiście, że tak bywa, że jest jeden zawodnik, który stanowi właśnie o sile zespołu. Często jest to też bramkarz, tak się mówi. Właśnie pamiętam Sławomir Szmal zawsze było, tak, że jak on jest w dobrej dyspozycji, to będzie dobry mecz. Ale właśnie ocenianie bramkarzy, pewnie bramkarze się też na mnie troszkę obrażą w tym momencie wszyscy, bo może akurat tego nie będą oglądać moi bramkarze, ale to też właśnie moim zdaniem bramkarze, no tak, bramkarz w piłce ręcznej bardzo często właśnie bazuje na obronie, tak? Jeżeli obrona jest dobra, jeżeli zawodnik rzucający ma trudniejszą pozycję, no to wiadomo, że bramkarz ma większe szanse, żeby obronić. No i właśnie wtedy bardzo często bramkarz jest bohaterem, tak? Natomiast są sytuacje, gdzie bramkarz, powiedzmy w tych samych sytuacjach, że słabo broni, a wtedy zazwyczaj się nic nie mówi o bramkarzu, więc bramkarz to jest taka trochę wdzięczna rola, że jeżeli broni dobrze, no to jest bohaterem, jeżeli broni źle, no to najwyżej się zmieni, ktoś wejdzie za niego i w ten sposób to działa, natomiast no, jest jedna z najważniejszych pozycji na pewno w piłce ręcznej i na najwyższym poziomie decyduje o tym. Ale są też inni zawodnicy, często środkowi rozgrywający, gdzie taki środkowy, dobry środkowy rozgrywający też stanowi o sile zespołu. Ale najlepsze drużyny to są takie, gdzie każdy jest dobry i nie ma tylko jednego zawodnika. Tym bardziej, że każda pozycja tak naprawdę wnosi inną rzecz do całego meczu, więc w sumie jeżeli któraś jest słaba, no to w sumie automatycznie któraś część zespołu leży, tak? Dokładnie tak. No jak masz słabych skrzydłowych na przykład, no to obrońcy będą się kumulować w środku, a wtedy ten środkowy, czy tam boczny rozgrywający albo obrotowy mają mniejsze szanse zdobyć bramkę. Z kolei jak masz słabych rozgrywających, no to nie będą mieli możliwości właśnie dograć tej piłki powiedzmy do skrzydła, no bo obrońcy będą przy skrzydłowych. No okej. Czyli obaliliśmy to. No i ostatnia sprawa. Pozwolisz, że ja wylosuję, bo tutaj już został jeden stereotyp. Okej, a więc to już trochę powiedziałeś w sumie, że jeżeli nie grasz od małego, to nie możesz zostać dobrym zawodnikiem. Czyli nie możesz już w pewnym wieku liczyć na to, żeby grać w wyższych zespołach. No właśnie, to zależy też, co nazwiemy wyższym. No jeżeli na przykład mówimy o naszej drugiej lidze, gdzie dla niektórych to już jest powiedzmy fajny poziom i niektórzy naprawdę chcą grać już na takim poziomie i jest to powiedzmy taki przedsionek jakiegoś profesjonalnego grania, to myślę, że nie trzeba zaczynać w wieku 10 lat. Tak, można zacząć troszkę później, ale no to też nie jest tak, że ktoś ma 20 lat, na przykład na studia przyjdzie i stwierdzi, że on chce być piłkarzem ręcznym, bo jest drużyna na przykład pierwszoligowa na studiach, i on na przykład w rok trafi do drużyny pierwszej ligi. Nie mówię, że tak nie będzie, bo może tak być oczywiście, ale szanse na to nie są zbyt wysokie. Chociaż w przeszłości też grałem właśnie z zawodnikami, którzy właśnie zaczynali na studiach na AWF-ie, gdzieś tam wcześniej sobie grali na WF-ach w szkole i dochodzili do drużyn tam drugoligowych, więc jest to możliwe. Ale powiedzmy, że jeżeli ktoś przychodzi w wieku 20 lat i stwierdza, że on za 5 lat będzie grał w Barcelonie, no to też czy byłoby to sprawiedliwe dla tych zawodników, którzy tam mają być, a trenują 20 lat? No nie, sport jest sprawiedliwy i on zawsze gdzieś tam wyrówna to na końcu, że tam faktycznie będą ci zawodnicy, którzy się tam powinni znaleźć. Okej, no to już na sam koniec kończąc, to w sumie praktycznie to powiedziałeś, ale czy do was właśnie do drugiej ligi przede wszystkim mogą dołączyć amatorzy, którzy po prostu właśnie są fanatykami i chcieliby spróbować zacząć, czy już troszkę to jest dla nich za późno? Jeśli chodzi o granie ogólnie w drugiej lidze, to wydaje mi się, że to jest za późno, żeby... Znaczy może nie za późno. Jeżeli ktoś chce zacząć, chce spróbować, to na pewno nie jest to dla niego miejsce. Nie dlatego, że jakby my nie chcemy zawodników przyjmować i my nie chcemy dawać im szansy, tylko dlatego, że taka osoba po prostu będzie się męczyła w takim, powiedzmy na takim poziomie już, który tam jest. Natomiast my też planujemy i też mamy też takie plany, żeby może już w przyszłym sezonie jeszcze mocniej ruszyć właśnie z sekcją AZS-owską, czyli już powiedzmy odseparować też te drużyny, które grają w tych ligach, no bo wiadomo, że tam już są zawodnicy, którzy już grają wiele lat.
ale żeby też stworzyć takie warunki na przykład dla studentów, którzy chcą uprawiać tą dyscyplinę. Dla amatorów. Dla amatorów. Zresztą już takie treningi były, nawet ja je prowadziłem, czy to w zeszłym roku, czy nawet w tym się udało poprowadzić takie treningi i właśnie zainteresowanie było, było dość fajne i przyznam szczerze, że frajda, myślę, że nie tylko dla tych zawodników, ale przede wszystkim dla mnie, bo naprawdę ci zawodnicy, którzy przyszli, którzy chcieli się czegoś nauczyć, bardzo się starali. No i to też fajne doświadczenie, bo wtedy się rozumie, że tak naprawdę ten poziom nie ma znaczenia i że ja jako trener mam taką samą frajdę z zawodników, którzy powiedzmy mniej umieją, a z zawodników, którzy więcej, więc dla mnie też super doświadczenie. No więc słuchajcie, może w przyszłości będziecie mieli okazję jeszcze pod okiem Sławka właśnie potrenować troszeczkę w amatorskiej lidze na AZS AGH Kraków. Ja ze swojej strony bardzo ci dziękuję. Dawno nie siedziałam w sumie w piłce ręcznej i trochę mi frajdy też sprawiło odświeżenie sobie właśnie tej dyscypliny sportowej. Mam nadzieję, że się dobrze bawiłeś tutaj i nie było to zbyt męczące. Ze swojej strony bardzo dziękuję i zapraszam was na kolejne wywiady, a za dzisiejszy wywiad dziękuję właśnie Sławkowi, który wam przybliży troszkę historię i troszkę w ogóle kulturę dyscypliny piłki ręcznej. Tak, zapraszam i dziękuję za zaproszenie. Było bardzo miło. Dziękuję, bardzo się cieszę. Dla Radia 1.7, Dominika Śniasz.